Cześć, cześć. Zapraszam Was, moi drodzy, na kolejny odcinek zdrapkowy. No i dzisiaj mamy mix za 89 zł, taki ciutkę nietypowy, bo tylko jedna zdrapka za 5 zł, dwie za 2 zł, aż 5 zdrapek za 10 i jedna za 30, wielka pensja bankiera. Chociaż patrząc po ostatnich wynikach Gwiezdnej Kasy, chciałbym drapać tylko ją, no, ale będzie za nudno, nie? Tylko wygrywać. Także co? Zacznijmy od początku. Przygotowałem miętową kasę i Super 7 z takimi o numerkami. Jedyna ta zdrapka za 5 zł to różowy diament. A tutaj mam starożytny skarb z jedynką płynne złoto, z szóstką neonowy bonus, z 24 mamy szmaragdowe dolary, ekstra linie, czyli nasza najnowsza odsłona tej zdrapki, numerek 5. No i ta zdrapka za 3 dyszki to pensja bankiera z numerem podobno szczęśliwym 21. No to draping będę zaczynać od tych maluszków. 22 i 14 to jest do znalezienia. A czy coś się znajdzie? To na razie... O, jest 14. No kurde, niesamowita sytuacja. 33... 26 i 23. No to sprawdzamy, co pod 14. 2 złote. No kurde. Dobre wejście w odcinek, można powiedzieć. I co dalej? Super 7. Będzie też 7 do kompletu. No, niestety nie. Ale przynajmniej jeden zerocik zaliczony. I różowy diament. Przeszło teraz wydrapać. No i mamy tak. 59, 49, 43, 29, 46. No, boki wiadomo muszą być. Bez tego to draping nie istnieje. I 38. Nic się nie trafiło. Dobra, czyli to tutaj do przegranych to wygrana zdrapka. Dalej będę ten starożytny skarb męczyć, póki się będzie dało go kupić. O, już mamy dwie mumie, także jest szansa, ale trzeciej nie dali. Dwa razy harfa, ale trzeciej też nie ma i bonus też już będzie pusty. Niestety. Dalej piramida. Druga piramida, trzeciej nie ma. Papiros i palma, ale kuszą normalnie. No tutaj nic szczególnego. Igra siódma. Dwa dzbany. Trzeci dzban, no proszę Państwa, no niesamowite. Tak trzymali do końca i ostatecznie się udało wygrać co? Aż 10 zł. No dobra, ale ważne, że coś jest. Kolejna zdrapka za 10 zł to płynne złoto, także zobaczmy, czy numer pierwszy dopisze. I pierwsza liczba 36. No, nie wygląda to źle, przynajmniej z początku. 3, 37 i 9. Dobra, także dwie linie zrobione, wygranej nie ma. Dalej 1, 17, 29 i no, 16 to być musi. I 14, także niestety ręka prawie odpadła, a mimo wszystko wygranej nie ma. Dobrze, jedźmy dalej. Neonowy bonus, tutaj troszkę będzie luźniej, jeśli chodzi o warstwę, dokładnie, no różnica gigantyczna. Także worek bądź siódemka,
to będzie mile widziane. Na razie nic z tych symboli. Biedronka, kwiat, kubluska, dzwon, chmura, nie ma. I zostaje co? Karo i kapelusz. Także niestety, tutaj też pusto. No, już tylko 3 zdrabki. Pójdzie to dzisiaj szybko, dlatego też wziąłem linię, żeby tak się pobawić minutkę dłużej. Garniec. Nie, garniec nic nie daje. Tutaj tylko szmaragd bądź podkowa. Dobra, tyle. Motyl, cytryna, melon, korona i zostają ostatnie punkty, gdzie niestety wygrany się nie udało wydrapać. Dobrze, drapnijmy ekstra linię. Pierwsze 2 symbole to rower i tęcza. I rower miło zobaczyć. Czy coś jeszcze będzie? Tak, tutaj mamy kolejny taki symbol i tutaj kolejny. No troszkę tych rowerów jest, także przyjemnie. Tęczy niestety nie zauważyłam, więc widocznie jej nie ma, albo może jest, ale nie widzę. Na chwilę obecną. Dobrze. Rolki i czapka. Rolki i czapka. I co? Czapkę mamy. Tutaj nic i... No i nic nie ma. Tylko ten jeden symbol się trafił. Krab i dzwon. To może teraz coś tutaj się zadzieje. Tak, dzwon mamy. Jest i kolejny. Tutaj te motyle tak troszkę przypominają tego kraba. Tutaj już nic i tutaj już jeszcze motyl. Dobra, najwyżej się znajdzie, coś tam pominął, wiadomo. Diament i kwiat. Może teraz coś. Diament, kwiat, tak, jest diament. No i tylko, a, tu jest jeszcze na dole. Diament i kwiat, no i dobrze. Wiatrak i serce. Gdzieś tutaj u góry te wiatraki były właśnie. Także zaliczone. Tutaj jest serce. Jest kolejny wiatrak i tutaj kolejne serce. Klapki i korona. Klapki, korona. Także tu i tu był jeszcze wiatrak. Klapki tutaj. Tu już nic. Tutaj klapki. Tu już nic i tu już nic. Piłka i ptak. Taka sytuacja. Ptaka mamy tutaj, ptaka tu. O! Linia jest, kurczę. Coś może w tej edycji pójdzie lepiej. Dobrze. Piłka tu. Tak, piłka, piłka. Na tym etapie linia, no. Wielki brat jest pod wrażeniem. Kości i popcorn. No to szukamy takich symboli. Kości, popcorn, popcorn tu. Kości mamy tu, popcorn tu jest też i to tyle. Rolki były, teraz mi się wyświetliły. Podkowa, motyl. O, motylków tu było sporo, może coś z tego będzie. Motyl, podkowa, motyl, motyl. Podkowa tutaj kolejny. I podkowa tutaj i motyl jeszcze w tym miejscu. Dobra, kolejne symbole to słoń i księżyc. Szukamy takich słoń i księżyc. Słoń, słoń, słoń. O, jak się to ładnie nazbierało. Księżyca nie było. Leżak, arbuz. Leżak, arbuz. Zobaczmy. O, tutaj 3 leżaki. Tu już nic, tu jest kolejny leżak, tutaj kolejny i tyle. Cytryna oraz okulary, też dziś występowały te symbole, na pewno, tak. Cytrynę mamy, okulary tutaj i tutaj jeszcze jedna cytryna, o, klucz to by załatwił robotę, nie?
Moneta i Biedronka. Także kończymy. Moneta, Biedronka, tutaj, tutaj. Biedronek żadnych i monet więcej nie ma. Dobra, wracam do linii i wydrapuję dyszkę. Szkoda, smakowało na więcej. Także co my tu mamy? 22 zł dopiero, więc wielka pensja bankiera. Mam nadzieję, że pokaże, jak się wygrywa. Także szukamy pliku, garnka bądź sejfu. I moi drodzy, jest plik. Bardzo ładnie. No to kurczę, nawet przy zwrocie będzie wynik akceptowalny. No i o to chodzi. Arbus chmury, tęcza, teleskop, ale widzę, że się ostatnio te strapki też za trzy dyszki troszkę odblokowały. Zegar, kłódka, korona, biedronka, kwiat i jeszcze zostają dwa pola, gdzie mamy diament i podkowę. Bonus to kości. Także wracam do tego pliku i wydrapuję co? 30 złotych. No i fajnie. No, także dla przypomnienia, 4 zdrapki przyniosły wygrane. Miętowa kasa 2 złote. Starożytny skarb to też warte odnotowania 10 zł, tak samo ekstra linie, czyli tu jest 22, no i pensja bankiera 30 zł pod plikiem, czyli na zainwestowane 89 jest 52. No, niemal tak samo jak na wczorajszych losach. Więc fajnie. No, pomnożenie oczywiście na kolejnym odcinku, w którym podrapiemy sobie, tak moi drodzy, już właśnie wkraczamy w ten klimat świąteczny, czyli co? Świąteczny kalendarz. No, troszkę się z tym pobawimy, poszukamy gwiazdek, tak jak w zeszłych edycjach. No i żeby tylko były szczęśliwe te sztuki, które uda mi się wybrać. Także trzymajcie oto kciuki. Do zobaczenia. Cześć!